Z pierwszej księgi Samuela. W owych dniach Dawid niezwłocznie udał się na miejsce, gdzie obozował Saul. Dawid spostrzegł miejsce, gdzie Saul spoczywał wraz z dowódcą wojsk Abnerem, synem Nera. Saul leżał w środku obozowiska, a ludzie pokładli się wokół niego. Zwrócił się Dawid do Achimeleka Chetyty i do Abisaja, syna Serui. A brata Joaba z pytaniem, kto podejdzie ze mną do obozu saulowego? Abiszaj odparł: Ja z tobą pójdę. Dawid wraz z Abiszajem zakradli się w nocy do obozu. Saul właśnie spał w środku obozowiska, a jego dzida była wbita w ziemię obok głowy. Abner i ludzie leżeli uśpieni dokoła niego. Rzekł więc Abiszaj do Dawida: Dziś Bóg. Oddaję wroga twojego w twą rękę. Teraz pozwól, że przybiję go dzidą do ziemi. Jednym pchnięciem drugiego nie będzie trzeba. Dawid odparł Abiszajowi. Nie zabijaj go. Któż bowiem podniósłby rękę na pomazańca pańskiego, a nie doznał kary? Dawid dodał: Na życie Pana on na pewno go ukarze, albo nadejdzie jego dzień i umrze. Albo zginie, wyruszywszy na wojnę. Niech mnie pan broni przed podniesieniem ręki na pomazańca pańskiego. Zabierz tylko dzidę, która jest koło jego wezgłowia, manierkę na wodę, i pójdziemy. Zabrał więc Dawid dzidę i manierkę na wodę od wezgłowia Saula i poszli sobie. Nikt ich nie spostrzegł, nikt o nich nie wiedział, nikt się nie obudził. Wszyscy spali. Gdyż Pan zesłał na nich twardy sen. Dawid oddalił się na przeciwległą stronę i stanął na wierzchołku góry z daleka, a dzieliła go od nich spora odległość. Wtedy zawołał na ludzi i Abnera, syna nera. Abnerze, czemu nie dajesz odpowiedzi? Abner rzekł, kim jesteś, że wołasz na króla? Dawid znów wołał w stronę Abnera. Czyż nie jesteś mężczyzną? Któż ci dorówna w Izraelu. A dlaczego nie czuwałeś przy Panu, Twoim królu? Zakradł się przecież ktoś z ludu, aby zamordować króla Twojego Pana. Niedobrze postąpiłeś, na życie Pana, zasługujecie na śmierć. Nie strzegliście bowiem Waszego Pana, pomazańca Pańskiego. A teraz patrzcie, gdzie jest dzida królewska, i manierka na wodę, które były u jego wezgłowia. Saul rozpoznał głos Dawida. Rzekł: To twój głos, synu mój Dawidzie. Dawid odrzekł: Tak, panie mój, królu, to mój głos. I dodał: Czemu pan mój ściga swego sługę? Cóż uczyniłem? Czy popełniłem coś złego? Niech teraz pan mój, król. Posłucha słów swego sługi. Jeśli Pan pobudził Cię przeciwko mnie, niech rozkoszuje się wonią ofiarną. A jeśli ludzie, niech będą przeklęci przed Panem, gdyż wypędzają mnie dziś, abym nie miał udziału w jego dziedzictwie, mówiąc niejako: Idź służyć obcym bogom. Niechże teraz krew moja nie będzie wylana na ziemię z dala od Pana. Król bowiem Izraela wyruszył, aby czyhać na moje życie, jak się poluje na kuropatwę po górach. Odrzekł Saul. Zgrzeszyłem. Wróć, synu mój Dawidzie, już nigdy nie zrobię ci krzywdy, gdyż dzisiaj cenne było w twych oczach moje życie. Postępowałem nierozsądnie i błądziłem bardzo. Dawid zaś odpowiedział. Oto dzida królewska, niech przyjdzie który z pachołków i weźmie ją. Pan nagradza człowieka za sprawiedliwość i wierność. Pan dał mi ciebie w ręce, lecz ja nie podniosłem ich przeciw pomazańcowi pańskiemu. Dlatego, jak cenne mi było Twoje życie, tak niech będzie cenne u Pana moje życie. Niechaj on mnie uwalnia od wszelkiego nieszczęścia. I mówił Saul do Dawida: Bądź błogosławiony, synu mój Dawidzie. Na pewno to, co czynisz, wykonasz z powodzeniem. I udał się Dawid w swoją stronę, a Saul powrócił do siebie.